Tak, dobrze widzicie. Jest to kolejny odcinek z serii Zagramy w Until Dawn. Witam was serdecznie. Naprawdę sam nie rozumiem, dlaczego dzisiaj akurat to nagrywam, szczególnie po takich jumpscarach, ale naprawdę jestem mega ciekaw tego, co nastąpi dalej, więc dzisiaj będą dwa odcinki wyjątkowo. I ruszajmy dalej. Prawdopodobnie, znaczy tak, jesteśmy w tym samym miejscu, co był Chris i Ashley. Znaczy w tej jakby części tego budynku, w której nie mieliśmy zielonego pojęcia. Która też być może jest właśnie jakąś taką kryjówką tego psychopaty. No i mordercy zarazem. Zobaczmy w takim razie, co tutaj znajdziemy, choć troszkę na samą myśl się boję. Co to jest za teczka? Co to są za akta? Zobaczmy. Nagram to oczywiście jeszcze dzisiaj. Joshua Washington. Końcowa ocena psychiatryczna. 21 maja 2014 roku. Dr. Hill. Poufne. Nie wiem, czy powinniśmy to sprawdzać, ale w takich okolicznościach. Historia lekarzy prowadzących. 11 czerwca 2006 roku. Czy to jest jeszcze przed tym, co się wydarzyło, tak naprawdę. Przed tym, co jakby stało się z jego siostrami, przecież długo przed tym. Oddział chirurgiczny Whale Point. Zmiana lekarza prowadzącego z powodu incydentu w szkole. 2007 rok. Olivier Perkins, lekarz specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Duszpasterski ośrodek zdrowia. Zmiana lekarza prowadzącego z powodu incydentu w szkole. 2009 rok. Zmiana lekarza prowadzącego z powodu zdań odnośnie prowadzonej terapii. Różnicy zdań. 2010 rok. Styczeń. Zmiana lekarza prowadzącego w dniu 29 listopada 2013 roku z powodu znaczącego osłabienia efektów farmakoterapii. I jeszcze tutaj zmiana lekarza prowadzącego w dniu 4 marca 2014 roku z powodu potencjalnego zagrożenia samobójstwem. Dalej, jeszcze coś mamy. Historia przepisanych leków antydepresyjnych 2006 do 2010 roku. Pacjent zgłosił wzmożone efekty uboczne, bóle głowy, nudności, utrudniające normalne funkcjonowanie i poprosił o zmianę leku. Duloxetyna 2010-2013 roku. Pacjent poinformował, że lek przestał przynosić jakiekolwiek efekty. Zgłosił znaczne pogorszenie nastroju. 2013, od listopada do 2014 roku, do kwietnia. Mamy informację, że pacjent zaczął się leczyć samodzielnie i przyjmować silniejsze dawki. Od 2014 roku do obecnej tutaj daty, nie wiadomo kiedy to zostało wypisane, fenelzyna. Dawka 30 mg dwa razy dziennie po upływie 2 tygodni zwiększyć do 3 razy dziennie. Jeśli pacjent zgłosi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Efekty uboczne. Niedociśnienie tętniczne, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, bezsenność, wymioty, biegunka, drżenie mięśni, uszkodzenie wątroby, czyli zapalenie wątroby. Przy odstawieniu. Nudności, bezsenność, koszmary senne, pobudzenie, halucynacje, paranoja, wzrost agresji, niewyraźna mowa, ataksja oraz katatonia i drgawki. Jeszcze coś mamy. Całą jego historię przeczytamy tutaj, medyczną. Podsumowanie leczenia. W trakcie przejęcia pacjent deliryczny i zdezorientowany. Silne objawy zaburzeń depresyjnych związanych ze śmiercią, zniknięciem sióstr pacjenta. Umieszczono pacjenta pod obserwacją. Z uwagi na historię pacjenta i przypadki szybkiego uodpornienia na działanie leków, rozważono terapię elektrowstrząsową, ale została ona odrzucona. Zastosowana terapia poznawczo-behawioralna, interpersonalna. Psychoanaliza, ITP, nie przyniosły żadnej poprawy. Konieczne okazało się rozpoczęcie nowego cyklu farmakoterapii. Zdecydowano się zastosować nieselektywne inhibitory MAO. Uzasadnienie. Stosowane w przeszłości selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny oraz inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny okazały się nieskuteczne. Początkowo podano 6 mg fenelzyny, aby zmniejszyć objawy. Niezbędna okazała się dawka większa od średniej. Po 2 tygodniach stan pacjenta znacząco się poprawił, a objawy w większości ustąpiły. Pacjenta wypisano w dniu 16 maja, po tym jak konsultacja końcowa przyniosła zadowalające wyniki. Dr. Alan Hill.
Jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem ten doktor, jakby z którym w tych przerywnikach mamy do czynienia, nie? Jakby między rozdziałami. Szpital Ocean View. Ocean View. 16 maja 2014 roku. No i tu już jest informacja odnośnie leków, konsultacja medyczna, faktura razem do zapłaty. $26,250.24. No całkiem spore koszty leczenia, jak widać. No dobrze, no ale wiem, że rodzice Washingtonowie w zasadzie byli dość zamożni. Co my tutaj mamy? To nie zaraz. O mój Boże. Latex model, head hole. O Jezu, nie. Pig... Nie, słuchajcie. Kojarzycie ten moment? Przecież to jest wszystko zaplanowane. My nie zabiliśmy Josha. Josh żyje i jest mordercą. What? Plany maszyny śmierci. Schematy pokazują, w jaki sposób użyć kukły, by wywołać złudzenie, że ktoś został przecięty na pół. Osoba obsługująca maszynę znajduje się w bezpiecznej odległości, w ukryciu. Opisywana maszyna wygląda jak ta, której użyto do zabicia Josha. Czyli po prostu był model wypchany flakami świni. Widzieliśmy masę świń tutaj, więc widać, że sobie testował to, czy działa. Robił jakieś próby zapewne. Myślę, że to się świeci. I kurde, po prostu upozorował swoją śmierć. Ciekawe, co jakbyśmy wybrali Ashley. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Co za kurde gość. No ale widać, że jest chory psychicznie po prostu. Jezus Maria. Dobra, nie, to już nie sprawdzamy, bo to już widzieliśmy. Ej, kto by się kurde spodziewał? No... Tak mówiłem, że on jest jakiś dziwny. Tu jeszcze coś było, ale to musimy z drugiej strony podejść. Można wytłumaczyć to jego zachowanie tym, że no wiadomo, ciężkie chwile przeżył, na pewno to nie było łatwe dla niego. Ale kurde, takie coś! Zobaczmy. Doktor Hill, 13 stycznia, we wtorek. Witaj Josh, tu Alan. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że do ciebie piszę. To ważne. Dostałem twojego maila. Nie sądzę, by realizacja twojego planu miała w czymkolwiek pomóc. Chciałbym, żebyś porzucił to, co robisz i przyszedł się ze mną zobaczyć. Doktor Hill, proszę, odbierz telefon, zaczynam się martwić. Josh, zostaw mnie w spokoju. Doktor Hill, pamiętasz o tym, by zażywać leki? Josh, nic mi nie jest. Doktor Hill, skutki uboczne odstawienia leków mogą być bardzo poważne. Doktor Hill jeszcze dopisuje. Josh, nalegam, żebyś do mnie przyszedł. Możemy się umówić na dowolny termin. Josh, proszę odpisz. Ja pierniczę. No i tu już nie było odpowiedzi. Co to miało być? Jak to, co to miało być? No to... Chyba się wszystko już ułożyło, nie? Jakby, jeżeli chodzi o mordercę. Oczywiście cały czas pozostaje jakiś gość z miotaczem ognia, który też gonił na samym początku siostry. Przecież pełna niewiadomości od psychiatry Josha. Lekarz przestrzega w nich go przed realizacją jakiegoś planu. No, my już wiemy, jakiego planu. Także, słuchajcie, no sam poznała prawdę po prostu i... Ale bardzo rzeczywiście wyglądała ta scena śmierci Josha, nie? Naprawdę, trzeba przyznać to. Chciałbym, abyśmy tam właśnie wrócili, nie? Patrzcie, jakby wtedy Matt i Emily się tam cofnęli, to prawdopodobnie już nie byłoby tam głowy Josha. Byłoby tylko ciało, to znaczy to sztuczne ciało, nie? O kurde. Nigdy nie zapomnę, widzieliście? Tablica pamiątkowa. A, jeny, tutaj. Tablica, do której przyczepiono zdjęcia i pamiątki po Hani i Bev. Wygląda to, że jej autor ma obsesję na punkcie sióstr. No... Jej autor. W ogóle, kurczę, już gra tutaj tak wprost, nie chcę tego nazwać, no ale... Znaczy, chyba, że się mylę. To byłby naprawdę niesamowity szok, ale... Jak dla mnie, no... To, co mamy, to są dowody jednoznaczne, że kurczę, to jest sprawka Josha, nie? No chyba, że ktoś mu jeszcze w tym pomagał, na przykład ten gość z mataczem ognia i... Nie wiem. Nie wiem. To nie wygląda przyjaźnie.
Tam coś jest. Tu już możemy, możemy spojrzeć. Josh? Nie ma. Lepiej stąd odejść. Czekajcie, moglibyśmy tutaj jeszcze przejść, albo... albo pójść do końca tego korytarza, tak? Czy ja chcę to cholera w takim miejscu stwarzać? No nie wiem. Witajcie. Dziękuję wam, że do mnie dołączyliście. Przeprowadzimy dziś mały eksperyment. Naprawdę? Cześć, cześć dzieciaki. No nie, tak jest kiepsko. Nie, no to słuchajcie, dowód, nie? Witajcie, pielgrzymi. Jasna cholera. To nie jest wskazówka, to są dowody, co my teraz tutaj mamy. Nagranie dźwiękowe, teraz tutaj miał być. Na nagraniu słychać, jak psychopata powtarza swoją mowę. W pewnym momencie modulator przestaje zniekształcać dźwięk i można usłyszeć czyjś prawdziwy głos. Nie, naprawdę, jakby ta scena śmierci, tej udawanej śmierci Josha była naprawdę bardzo rzeczywista i przekonująca. Jezu. Gdzie teraz? Okej, to jest zamknięte. Ale co z tymi duchami w takim razie? Sprawdźmy to. Jezus Maria, patrzcie. Zaraz znajdzie ciało w swoich ubraniach, nie? Znaczy tą lalkę. Kolejna wskazówka, czyli kamera. No, zostawię ją tutaj do tych nagrań, nie? Które tam wyświetlał na tym projektorze. Chociaż tego nagrania akurat nie widzieliśmy. Kamera na statywie skierowana w stronę krzesła. Co psychopata planował zrobić z nakręconym materiałem? No tak, no bo w sumie tego materiału akurat nie widzieliśmy. To chyba. Może nie kojarzę. Jezu! Kukła w ubraniach sam. W ogóle ta kukła, kurde, wygląda tak rzeczywiście, nie? Jak te trupy w tym sanatorium, w tej kostnicy. Kukła w ubraniach sam. Znaleziono stary hotel. Kukła przebrana za sam. Wygląda na to, że psychopata musiał improwizować, kiedy sam udało się uciec. A, jeny, jeny. Wow, 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 wow! Jezus, Mike, Maria. Co ty tam robisz, Mike, na dole? Tutaj! Się... O, Mike, jak dobrze, że mnie znalazłeś. Już dobrze. Się przestraszyłem. Jest, jest. Nie, zachowajmy spokój. A skąd ty się tutaj wziąłeś? Nie rozumiem, jak mnie znalazłeś? Na tej górze grasuje jakiś jebany psychopata. Tak, zauważyłam. Mieszka w jakiejś sieci tuneli. Chciałem się stamtąd wydostać, a potem zobaczyłem kratę i ciebie. Nie sądzę, że to była ta sama osoba, co Josh. Ten gość, o którym mówiłeś, zaatakował mnie. Pokazał mi też nagrania. Na jednym z nich widziałam, jak zginął Josh. Rozerwała go na strzępy jakaś wielka jebana piła. Jezu Chryste. Mike, wydaje mi się, że Josh jest jakoś w to zamieszany. Że co? Jak? Nie jestem pewna, ale widziałam wiadomości od jego lekarza. Pisał o jakimś planie, że to zły pomysł, a teraz on nie żyje. Co tu się do kurwy nędzy wyprawia? Są tu drzwi. Nie otworzą się. Spróbujesz ze swojej strony? No, można spróbować, tylko ja bym chętnie jeszcze sprawił ten tunel do końca. Ale dobra, widzę, że już nie mamy wyboru. Naprawdę mi się tam cofnął jeszcze. No ale dobra, wpuścimy Majka i być może tam razem pójdziemy. Już nie pójdziemy. Co ty robisz? Ręcznik jest kiepskim strojem do walki z psychopatycznymi mordercami, nie wiedziałeś?
Mógłbyś, Mike? O, a... Tak, sorry. No dość długo w tym ręczniku w sumie była, nie? Już... Jakiś... Okej, załatwione. Sporo. I uciekała przed nim i się ukrywała. Święte słowa. Co to było? Ktoś... płacze? No i mamy tę sytuację. Nie! Nie, nie, nie! Odejdź! Co jest? O, Chris. O, Chris. Co jest, kurwa? Co, nie słyszałeś o ślepakach? No nie wierzę. No. Ja pierniczę, wszystko jasne. Co? Ona żyje? O mój Boże! Matt! Matt! Ale się tutaj dzieje w tym odcinku i ja pierniczę. 3.00. Ja pierdolę! Jak to jest możliwe w ogóle? Cholera! Okej, spróbujmy się rozbujać. Ale jak ty się uwolnisz z tego niby? Zerwała zaraz. Wow. Muszę uwalić na te quick time eventy. Dobra. No. Kurwa! 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 Było żadnego efektu motyla, no nie mogłem z tym nic zrobić w tym momencie. Rana nas nie straciła później, ale... To są zadgłosy cały czas. Ale to i tak jest mały uszczerbek, jak na to, co się stało, nie? 600 psów w dupę! Oby było warto, było mi bosko w tej bluzce! Patrz, jak sobie kurde poradziła. I to rozumiem! No dobra. Jezus Maria, nie, tu się nie robi dobrze. Te dźwięki nie zwiastują czegoś dobrego w tej sytuacji. Powiem wam, że jeszcze... Znaczy, wychodzi na to, że tak w zasadzie do tej pory nikogo chyba nie zabiłem. No, choć nie wiadomo co z Jess, nie? Bo ona... Jest coraz głośniej. Bo ona przecież spadła w windzie. I była też ledwo żywa. No może ona też żyje, skoro nawet i Emily przeżyła coś takiego. Nie wiadomo, czy też miała tyle szczęścia. Czekajcie, tu jest jakiś punkt. Jakiś wózek, być może to będzie, nie wiem, jakaś opcja na wyjście z tej kopalni, w której się aktualnie znajdujemy. Nie wiem, czy powinniśmy głębiej schodzić, szczerze mówiąc. No ale nie ma innej ścieżki, nie? A się porobiło, kurde no. Nie, ale serio, nie sądziłem, że będziemy jeszcze nią grali w ogóle. A ciekawe, że mogliśmy na tej wieży w ogóle nie iść. Czy to było jakby z góry przesądzone. Że nawet jakbyśmy stwierdzili, że nie, nie idźmy, to by na przykład Matt nalegał na to i byśmy jednak ulegli. Patrzmy, nie wiem, czy kurczę to patrzeć, bo już jako sam przegapiłem jeden korytarz. No ale dobra, zobaczmy. Może najpierw. Aha, zablokowane. No to chyba można byłoby jakoś otworzyć, co? Czy musimy to koniecznie przecinać? Jest tylko zawiązane, nie? Widziałem tam kłódki żadnej na tym łańcuchu.
Być może po prostu to staranujemy. No to jest właśnie jakaś możliwość też, nie? Pytanie, czy chcemy hałas robić, bo tutaj jakieś kurde, jakieś krzyki, jakieś piski co chwilę słychać. No nieludzkie, nie? Dokładnie. To nie jest wyjście, tylko sobie odblokowaliśmy przejście. Też widać, że coraz bardziej mi nogę doskwiera, to rozdarcie. Znowu nie sprawdziłem tego, co było dalej. Znowu coś pewnie przegapiłem, no ale... Nie wiem, czy może się nie cofnąć tam. Może lepiej nie? Głosy są jakby z miejsca, w którym my byliśmy. Nie, po tym nie wejdziemy. Wow! Nie! Gość z metaczem ognia. Szyna zegarowa. Ej, ale tutaj akurat w tych zajściach tylko jedną wskazówkę przegapiłem w zasadzie. Tego co widzę, no ale to... Czyli może tam wcześniej nic nie było faktycznie, ale jakieś totemy mogły być, nie? Dzięki niemu władze kopalni wiedziały, ilu górników znajduje się pod ziemią. Brakuje kart z sekcji wewnątrz. Swoją drogą, mógłbym zobaczyć w totemach historię. Wydarzenia z przeszłości, bo trochę już ich mam, nie? Więcej troszkę. Prężny, że nawet... Zobaczmy. Pokonać. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię i rozpoczęli wydobycie, ale pewnego... Uczyniło z nich morderców. Kanibali. Jedzące ludzkie mięso. No coś czuję, że tych górników tu właśnie nie słyszymy. Żeby im jakoś po... Żeby im jakoś pomóc. Może ten gość z metaczem ognia to opowiada i być może on nie jest wcale zły, tylko jakby tutaj łazi po tym i stara się, nie wiem, zamordować to zagrożenie w postaci tych stworów, którymi być może są górnicy, którzy tutaj zostali. Kanibalami jedzą ludzkie mięso, jak się dowiedzieliśmy. Już nie teraz, nie, ale nawet i wcześniej to słyszeliśmy. No nie wiem. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Mamy strzałkę. Okej. Okay. Ciekawe czy to zadziała, czy będzie musieli coś tutaj zrobić. No oczywiście, że nie. Dobra, jak mam to uruchomić? Jeszcze głośniej. Cały czas to słychać, nie? Jak tu na górę wejść? Jak tu cholera wejść? Ale trzeba przyznać, że historia jest super, bo jest wielopoziomowa. I coraz bardziej zaczyna się to wszystko składać do kupy. Nie no, to już sprawdzałem. To już sprawdzałem, ale kurczę, jak ja mam tam wejść niby? Tu już też patrzyłem. To na prawo nie ma chyba wejścia, nie? Nie, tu się nic nie zmieniło w tej sprawie. Na prawo nie ma wejścia, bo tu jest za stromo. Czy nie? Pewnie, że to jest za stromo. Nie możemy się na to wdrapać. Nie widzę takiej możliwości. Może coś wcześniej było. Ha, może tu jest jakieś? Nie. Nie, tutaj też nie widzę przejścia. Nie, nie, to nawet... A, dobra, tu jest drabina, widziałem ją. Widziałem ją teraz. Okej. Okay. O, najprostsze rozwiązanie, nie? Jeżeli będziemy się jakoś się wdrapać tutaj, a tu ją ledwo co widać, zobaczcie, no kurczę, naprawdę. Ledwo co? Jest widoczna ta drabina. W tym miejscu, tu niczego nie ma, żadnych totemów. Nie. Jeszcze jakiś korytarz jest, ale chyba droga jest zablokowana dla nas.
coraz częściej to słyszę. Jezus Maria. O nie. I w tej mi wenty? Kurwa! Nie, nic nie było. Ja pierdzie. Było tak blisko, żeby wyjechać, co? Nie ma szans na powrót tędy. Czy przebiliśmy przez podłogę całkowicie. Jezu. Teraz tu idziemy praktycznie w całkowitych ciemnościach, nie? Tylko mamy latarkę w telefonie. Matt! Teraz Matt, nie? No, krzepę ma! Można wejść? Boję się. Najdroższy Billy, wracaj szybko i bezpiecznie do domu. Twoja kochająca żona i córka Agnes. No to były rzeczy należące do tych górników sprzed naprawdę wielu lat. Dziwne. Mega dziwne. Wygląda jak maska jakaś, nie? Znowu coś tam przegapiłem na dole. Ciężko tylko się spojrzeć, że to nie będzie wspinaczka. A trudno. Jest trudno, naprawdę mało czasu mamy na to. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, żeby się tak spieszyć. Dobra, jesteśmy wyżej. Możemy teraz pójść w dwie strony, chyba? Czy nie? Nie, tu nic nie ma. Musimy iść w lewo. Na górę. No to lepiej. Być może wrócimy do tej windy. Jakimś cudem. Kurczę, tylko szkoda mi naprawdę tych rzeczy, które ja przegapiłem w tym odcinku, no ale... No, trudno. Jest to przejście na 100%, to jest przejście na ślepo całkowicie, już nie tak mega kompleksowo. To jest, wiecie, kwestia tego, że raz wybierzecie złą ścieżkę i nie macie odwrotu już. I ścieżka, którą stwierdzicie, że zostawicie na później, jest dla was niedostępna już. I tak dzisiaj było 3 razy. Wiecie? Ja wiem, że to jest straszne, ale nie czuję się tak. Matt! Obawiam się, że Matta tutaj nie ma. Mat. Patrzcie, musiałem. Oho. No dalej, do kurwy nędzy! Jezu, bateria, już myślałem, że... Zagiłaj, magiła. No tu chyba się telefonu nie da naładować, obawiam się. Jego mać! Naprawdę muszę do tego podchodzić? Ja nie jestem pewien, czy on jest po naszej stronie. Ej, mamy to. O, proszę. Może zadziała. O mój Boże, w końcu coś tu działa. Dało się powrócić nawet. Ej, a to może się uda znaleźć też te rzeczy, co? Do których nie miałem wcześniej dostępu. Czy tędy zejdę w jakiś sposób? Bo
drabiny nie ma, nie? Teraz. Schody. Mogłaby zaryzykować zeskoczenie w takiej sytuacji, tylko... Nie wiadomo, czy to w sumie jest winda bezpośrednio na samą górę, czy to nie jest na jakieś tam po prostu wyższe piętro tej kopalni, nie? To no, my nie mamy pojęcia, jak to jest tutaj. O Jezu, jest totem. Jaki? Słuchajcie. Ręka, która z totem zagrożenia. Ręka, która jakby z jakiejś kraty nas próbuje chwycić. Niesie przed sobą... Przestrogę przed groźbą. Bo też te totemy, no jak widzimy, nie muszą się sprawdzać. Są czasami rodzajem ostrzeżenia, podpowiedzi, czasem... Nie wiem, czy faktycznie jakiś wyrok na nas wydają. Ale nie sądzę, żeby podniesienie totemu od razu sprawiało, że tak się musi stać i w tym momencie masz przerąbane, graczu. Tu coś jeszcze jest... Nie wiem, czy tutaj powinienem iść. Naprawdę nie wydaje mi się, żebym tutaj chciał iść. A trzeba przyznać, że Emily mimo wszystko jest odważna dość, nie? I w sumie nawet, no, dobrze, że żyje. No, kurczę, wiem, że nie była ona zbyt lubioną postacią, nawet przeze mnie. Najbardziej nielubiona postać, ale... Tak! Tak! No co, ty chcesz wspiąć się po tym? No nie masz szans przecież! Czekaj, byśmy się mieć czy cokolwiek. Nie ma opcji, żeby się wspiąć po tym. To jest pionowa ściana. Pionowa ściana pokryta śniegiem, lodem i kurde głazami jeszcze jakimiś skałami. Jakbyśmy spadli, to kurde po nas jest. O, coś tu mamy. Kolejne zdjęcie. Rodziny. O Jezu. Czy to jest? Zaraz. Zdjęcie, na którym Hanna pokazuje swój nowy tatuaż. A kiedy ty sobie zrobisz, Beth? Skąd tutaj jej zdjęcie? Ej, czekajcie. Ile rzeczy tutaj pominąłem? O mój Boże. Dobra. Może jeszcze się znajdzie coś. To jest do bliźniaczek, to nie jest chyba w tekście tej lokacji jakby. Rzecz do odnalezienia. Tu coś jeszcze mamy nawet. Cudnie. Na drugie imię mam jebane zagrożenie. Uwaga, Cliff, nie? Okulary? Hanna? Okulary Hanny. Nie, patrzcie, znaleźliśmy coś, co było wcześniej. Stłużone okulary Hanny znaleziono przy pionowym spadku prowadzącym do kopalni. Musiałaś spaść gdzieś tutaj. To w takim razie, gdzie są te ciała? Ale jakby coś tutaj chyba nie gra, bo ja nie przypominam sobie, żeby ona spadła do kopalni z Beth, nie? Na samym początku. Gry. Boję się. Wow. To było dokładnie rok temu. Zobaczmy. Skalę wyryto datę zniknięcia Hanny i Beth oraz rachubę dni. Ktoś przeżył tu bardzo długo. Drugi... Co to znaczy? Dobra. Musimy iść dalej chyba. Choćbym, no nie wiem, jak bardzo nie chciał tego. Nie zmyślałem, że ktoś tu wisi. Nie wiem, czy tędy, czy którędy, ale... Sprawdźmy najpierw tą drogę. Nie. Głowa Beth. Ja pierdzielę. Pozostałości głowy Beth Washington spoczywającej na jej kurtce w kopalni. Reszty ciała nigdzie nie widać.
chodźmy w drugą stronę. Po taki... w odkryciu. Co tu się wydarzyło z nimi? Te potwory pewnie nie dopadły, ale że one przeżyły ten upadek? Początek się nie zgadzał, co one sobie głowę rozbiły o skały przecież przy upadku, nie? Dobra. Nie no, w sumie tu chyba akurat wszystko było ogarnięte, więc możemy spróbować wjechać na górę, zdaje się, nie? Dobra, idziemy. Chyba, idziemy. Świetnie. Tak szybko. Górę! No i jednak nie na samą. Jednak tak jak powiedziałem, kolejne intro! Nie, on nie ma opcji, że nas nie widział. Nie ruszę się. Boże, tylko nie idź w tę stronę. Już nie. No i co mi to dało? Dobra, nie, nie będę ryzykować. Nie wiem, czy powinienem to robić, naprawdę. W sumie teraz bez pochodni jestem, nie? Ja nie wiem, czy on jest po mojej stronie, czy on po prostu z tymi potworami tutaj się... Zabrać albo ukryć się, ukryć się. Nie będziemy ryzykować, jak rzucimy to pochodni, to już tym bardziej. Wiadomo, że on to sprawdzi. No nie mówcie, że znowu w takim momencie. Josh? Josh! Josh! O, bardzo dobrze! Już wiecie, kto was tak urządził. Tyle przeszliście i dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jakie to uczucie, co? Co? No, jakie? Podobała wam się wasza dawka grozy, poniżenia, paniki? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, nie, nie! Bo one przez was zginęły! Nie wiem, czy zauważyłeś, Josh, ale jakoś nikt się nie śmieje. O, dajcie spokój, dajcie spokój. Po co te ponure miny? Dobrze jest czasem poczuć się przebicie serca. A wasze serduszka zapierdzielały jak torpedy. Puk, 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 puk. Mam nadzieję, że doceniliście moje małe widowisko. Każdy szczegół. Serio? A co z tymi duchami, co widzieliśmy? Cudownie było wywoływać panikę. Tak łatwo jak ślinota kopsa. No to... Ej, nie, to nie wyglądało tak. Wyglądało bardziej realnie. O, mamy też tą scenę? I zero bubli. Zero, zero, zero bubli. Szkoda, że nie widzieliście swoich min. Zawsze się wywyższacie, a dziś błagacie i sracie w gacie! Josh, zostawiłeś całą masę śladów. Prawie od razu wiedziałam, że to ty. O, serio? Naprawdę? No co ty, nie gadaj. W ten sposób wołasz o pomoc, Josh. Od początku chciałeś, żeby cię złapać, prawda? Ta, jasne. Totalnie wołam o pomoc. Pomóżcie mi, ojejku, jej. No ej! To była tylko zabawa! Wyluzujcie! Poczuliście się trochę nieswojo, ale nikt nie ucierpiał! O czym ty mówisz, mózgojebie? Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Ej! Dajcie spokój! Chłopaki, to jakieś szaleństwo, słyszycie? Stul pysk! Co, walnąłeś ją? A? Bo jaką cholerę ją uderzyłeś? Ah! O czym ty mówisz, stary? Się Ashley, ty pieprzony śmieciu! Wkurzyłem się! Nie bije się dziewczyn! Nie i koniec! Chris, no weź, brachu. Ja ci kwadam brachu. Gdzie idziemy?
Dokąd mnie ciągniecie? Zamkniemy cię, prachu. Co? Żebyś już niczego nie odjebał. Rano dzwonił po glinę. Przestańcie. Przecież nic nie zrobiłem. Co ty, kurwa, jaja sobie robisz? Jesteś, kurwa, zasranym mordercą. Ja nikogo nie zabiłem. No jest chory. Błagam, uwierz mi. Przecież ja nic nie zrobiłem, Jessice. Zamknij mordę, serio. Chris, hej, daj spokój, wodzu. Jesteśmy kumplami. Dobra już, przestań pieprzyć. Okej. No i chuj. Widzisz tylko to, co chcesz. Jesteś ślepy! Cicho! Jesteś... Stary... Nie moja wina, że nie znacie się na żartach. O, poczekaj. Zrobiłem ci krzywdę? Zabolało mojego misiaczka? Ojejku, tak strasznie mi przykro! Przestań! Stary, weź przestań. Michael, przepraszam, stary. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi przykro, że coś się stało, Jessice, ale przysięgam. Przysięgam, że ja nie mam z tym nic wspólnego. W sumie tu akurat może mieć rację, bo... Jakby w tamtym momencie to ja nie było jakby takiego momentu, żeby Jessica gonił ten gość tej masy, czyli Josh. Tylko coś się tam wciągnęło. Może właśnie nie z tych górników, a później był gość w tej kopalni, tego sanatorium, nie? Którego teraz widziała Emily bodajże, więc coś on tutaj naprawdę myślę. Może mieć rację w tym temacie, że on tu jest akurat szczery, ale. Ze złością albo agresywnie. Dobra, złością. Josh, szczerze, naprawdę oczekujesz, że po tym wszystkim, co odstawiłeś, będziemy w stanie ci zaufać, choćby na jeden moment... Ale oni tego nie wiedzą, nie? Znaczy Mike w sumie widział. Nie możemy się jakoś dogadać. Kurwa! To nie są, kurwa, żarty. Szlak. Nie, to nie tak. Nie tak się miało skończyć. Znęcacie się nad słabszym! A nie! Przecież nie możecie mi czegoś takiego zrobić! Zresztą i tak nie macie odwagi, żeby naprawdę mi zrobić krzywdę! Daruj sobie. Jeżeli ktoś tu jest tchórzem, to na pewno nie my. Aha. Ale ja coś zrobiłem. Dzięki mnie uwierzyliście w ten koszmar. I poznaliście tę część siebie, którą sami baliście się odkryć. Manipulowałeś nami. Oszukiwałeś nas. Krzywdziłeś przyjaciół, a sam trzymałeś gębę w ukryciu, bo jesteś żałosnym tchórzem, Josh. Tyle w temacie. Świetnie, zwiążcie mnie, niech będzie! Nie ruszaj tak, się! Tak. Bez ruszania. Nie idzie związać, jak się wam rusza. Josh, co ty? Zostaw mi trochę luzu, żeby mnie zdrętwiał. Co mam ci zrobić, żebyś się zamknął? Nie tak ciasto, okej? Okay? Nie tak ciasto, bo zdrętwieje. Trzeba było użyć plastikowych... Co? Co on pierdoli do jasnej cholery? Kurwa, brak słów. Pitolił już kiedyś takie bzdury? Nie, nic go takiego nie widziałem. Albo zwrot pieniędzy! Wszyscy są głupi, dupi, zrobi głupi. Chris, jaż, Krzysztof, szasz. Aż ma strasznie głupią twarz. Co? Co ty tam mam mroczyć? Nie, ja postradłem rozum, jesteś głupi, głupku. Co jest to? O, Ashley. Ashley, wyciągnę cię, co? Nie pozwolę ci zginąć. W najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że mnie lubisz. Starczy. Wiesz, co to za odgłos? To dźwięk tego, że nigdy nie pocałujesz Ashley, ty cipo! Dosyć! Wiesz co? Może od razu wepchnij Ashley do łóżka Mike'owi. On przynajmniej będzie wiedział, co zrobić. Obejdzie się z nią jak trzeba! Jesteś, kurwa, żałosny, Krzysztof! Zaraz go zatłuchę! Nie słuchaj go! Nie warto! Hej, Mike!
Mike! Czego? Hej, stary! Co się stało z Jess? Wiesz, co się stało? Nie. Nie, ja... Wiem. Wiem. Ja mam problemy. Ale nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. A gdybym ją zabił, to czuję, że bym tego nie zapomniał, wiesz? Jest taka delikatna. Pewnie jej ciało jest po prostu zajebiste. Zamknij ten jebany ryj! Ty, naprawdę? A co? Myślałeś, że go zastrzelę? Nie wiem. Daj spokój, Chris. Przecież mnie znasz. Właśnie, Chris. Przecież mnie znasz. Dobra, trzeba było Josha uderzyć. Następnym razem nie uprzeć, okej? Okay? Biedne sierotki. Biedne sierotki nie umieją odegrać dobrego i złego gliny. Miała być profeska, nie groteska. Może wróć do schroniska i upewnij się, że wszystko okej. Okay. Poczekam tu do rana z naszym świrem. Aha. Będzie melanż? Może zamówimy pizzę? Na pewno dożywamy? Idź, pewnie się martwią, co u nas. Racja. Do zobaczenia. Oby. O, jen, jak długi odcinek wyszedł, ale akcja była naprawdę niesamowita. Dobra, zobaczmy podsumowanie ostatnich chwil. Josh? To wszystko, co było tym odcinku, oczywiście. Jakie to uczucie, co? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, nie, nie! Bo one przez was zginęły! Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Co się stało z Jess? Nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. O Boże! O mój Boże! Matt! W sumie, on jest dobry. No to ten tutaj. To by chyba do nas powiedział po prostu. Znaczy no, objawienie. 3 godziny do świtu. Nie! Nie, nie podchodź! Co to jest? Użyj tego! Wynoś się stąd jak najszybciej! Już. A jednak! Jezus Maria... Co jest? O kurwa... Nie, dobra, słuchajcie, dość akcji na dzisiaj. 4.01. Dobrze, słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że taki mega długi odcinek i też ta taka niespodzianka, że dzisiaj się pojawiły 2 materiały, za tyle, to wam się spodoba. Zachęcam oczywiście do oceny. Będę mega wdzięczny za wszystkie lajki pod tym filmem, za wszystkie komentarze. No i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem w kolejnych odcinkach z serii Zagrajmy w Until Dawn. Dużo się wyjaśniło, ale pojawił się też nowy wątek, czyli tych potworów. Chociaż podejrzewam, że to są po prostu ci górnicy, jakby, których słyszeliśmy wcześniej, więc ciężko to też do końca nazwać nowym wątkiem. Ale cóż, ja już więcej nie gadam. Dzięki serdecznie za dzisiaj i zapraszam jutro o 21 na jeden odcinek z Until Dawn. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.